Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Zagramy w Wiedźmin 2 Zabójcy Królów, z tej strony Andzia. I zaczynamy. Otóż. Teraz idę po odbiór nagrody za zabicie Kejrana. Potwór był olbrzymi, więc ja chcę też olbrzymią nagrodę. No, nagłe klatkowanie. No. No, już eliksiry się kończą działalność. Toksyczność też już spadła. Ten Bigos chyba ma już dosyć. Flot sam ma wojsko, nie potrzebuje Wiedźmina. Zlecenie wykonane. Kejran nie żyje. Dobra robota, pieniądze są twoje. Przyjmij jeszcze ten upominek, żebyś nas nie brał za skąpców. No zamierzaj chociaż. Co to ja otrzymałem? Temat zbroje z pancerza Kejrana. Teraz muszę porównać. 30 żywotność. Obrażenie od magii. Figa. Redukcja obrażenia od magii. Krwawienia. Redukcja. Redukcja obrażeń od magii. Podpalenie. No, chyba wezmę sobie zbroję z Kejrana. Tylko co mi tu brakuje? Solidnego sukna mi brakuje, dratwy, utwardzonej skóry. No dobrze, jeszcze do tego kupca. Pohandlujmy. Mam rupeć. I coś jeszcze tutaj nieciekawego. Trofeum z Kejrana. Chwileczka, widziałem dwa trofea. No tak, dwa razy. Teraz mnie coś innego ciekawi teraz. No karczmy teraz. Nurtuje mnie pewne pytanie. Wal. No, błąd graficzny. Bywaj. Jaskier. Mam przebudź... I coś sobie... Własną śmierć. Twoją śmierć widziałem na własne oczy. O czym ci opowiadałem nieraz. Yennefer poświęciła swoje życie, żeby cię uratować. Myślałem, że przypomniałeś sobie, co było potem. No, jak to się stało, że jesteś tu teraz? Ja cię słyszę, widzę, ty oddychasz. Żyjesz, chłopie. Żyję, ale jeszcze... No, co tam szpiegu... Co tam szpiegu w polityce? O czym śpiewają ostatnio poeci? Edirn ma kłopoty. Henselt stoi z wielką armią nad Pontarem. Lada dzień zaatakuje. Dawno nie było wojny. Lubi bawić się żołnierzykami jak wszyscy mali chłopcy. Jednak Kedwen nie pójdzie tak łatwo. Granic pilnuje tam Saskia Smokobójczyni. Co to za jedna? Jakaś najemniczka? Chłopka. Samozwańczy generał czegoś w rodzaju ochotniczej armii Edirn. Co za czasy. Kobiety chwytają za miecze, bardowie parają się polityką. Potrzebuję informacji. Czegoś, co naprowadziłoby mnie na trop królowców. Znam tylko plotki krążące od śmierci Demavenda. Ludzie oskarżają niemal każdego. Elfy, Nilfgaard, Rivów... Niech zgadnę, zamieszani są w to też zrykańscy alchemicy i niziołki. Śmiała teoria, ale Motłoch wymyśla jeszcze ciekawsze. Wiesz co? Tak naprawdę, najbardziej niepokojącym skutkiem tych zamachów jest zamęt powstały w ludzkich głowach. Co dokładnie masz na myśli? Chaos. Ludzie nie wiedzą, co myśleć. Nie wiedzą, kto jest dobry, a kto zły.
a czasy są nielekkie. Kto wie, co z tego wyniknie. Co było w twoim raporcie dla... Złożyłeś Vernonowi raport o Flotsam. Zauważyłeś coś niezwykłego? W Zamtuzie mają wspaniałe dziewczyny. Polecam. Jedna z nich. Jaskier, wiesz, o co mi chodzi. Osada jak inne. Port, karczma, cuchnąca mułem rzeka. No, tyle zobaczy zwykły człowiek. My, poeci. Patrzymy też, byłem świadkiem kradzieży w majestacie prawa. Strażnicy śmiali się, konfiskując towary. Mówili, że wreszcie zaprowadzą porządek. Widziałem, jak pijane bandziory biły elfkę, a nikt nie zareagował. Wiem, wiem, tak jest wszędzie. Ale tutaj już nawet nie chodzi o nienawiść czy szukanie winnych. Ludźmi powoduje chłodna kalkulacja. Szukają pretekstu, by się wzbogacić. Widzę, że chcesz pogadać. O co chodzi? Opowiadaj, jak było z Foltestem. Król nie żyje, a Skojatel siedzą w tym po uszy. Gadanie. W tym kraju wiewiórki obwinia się o wszystko. Ja tam byłem i widziałem. No to cena za głowę Jorveta znowu wzrośnie. Loreda to wyczuł. Jeśli uda mu się pojmać Jorveta... To na jego trupie zbuduje karierę. Z dala od tej zabitej dechami dziury. Bywaj. A Zoltan? Dobrze cię widzieć. Właściwie co tutaj robi? 6 lat tyrasz jak wół, słuchasz bzdzin starego Breckenridge'a. Klejnoty kupujesz. Zerwa. A ja dureń gaw... Ale chuj tam. Było, minęło. Cznia cię Dorę, młotownię w Nowigradzie i wszystkich Breckenridge'ów świata. Wracam do handlu. Jest tu jakiś dobry płatnerz albo kowal? Jest, mała kuźnia przy murze. Dość prymitywna. Narzędzia pamiętają chyba koniunkcję sfer, ale do naprawy broni wystarczy. Możesz też ulepszyć miecz jakimś, tylko żebyś nie wyglądał potem jak ja. Rozejrzyj się też wśród handlarzy. Co robisz na tym zadupiu? Znaczy, teraz? Szlifuję kamienie dla Shilly de Tancarville. Precyzyjna robota, ale... Co tam Jaskier robi? Biżuteria? A gdzie tam? Czarodziejka konstruuje jakieś magiczne ustrojstwo. Całe dnie wpatruje się w to jak srok. Raz tak się rozzłościła, że cisnęła wazonem o ścianę. Temperament ci w tych czarodziejkach, mówię ci, nie byle jaki. Jak tam twoje mięśnie, Zoltan? Twarde jak bycze jaja. Siłowanie to krasnoludzka specjalność, no. Musimy się kiedyś spróbować. Choćby i teraz. No to pokaż te bycze jaja. No. Masz łapsko jak i madło. Łatwo nie było. Jak kiedy spotkasz moich starych kompanów, Jarpena czy Sheldona, musisz się z nimi spróbować. Zdziwią cię. O, Rosh jest tu. Małe miasteczko w leśnej głuszy, terroryzowane przez Skojatel. Jesteś w swoim żywiole, Rosh. Flotsam nie jest byle miasteczkiem, Geralt. Spójrz, Temeria, Redania, Kedwen, Edirn, największe królestwa północy. Wiesz, co łączy je wszystkie? Dolina Pontaru. Kawałek ziemi, o który gryzą się od pokoleń. Właśnie. A tutaj widzisz, mamy Flotsam. Na pograniczu Temerii i Edirn. Z Kedwen, czekającym po drugiej stronie bagien. Na samej krawędzi Doliny Pontaru. Wciśnięte między to wszystko, jak świeca w żyć. Stykają się tu największe szlaki handlowe. Każda karawana musi przejść przez Flotsam. Każdy, kto chce spławić na tym odcinku rzeki, musi się liczyć z Loredą. Podobno Henselt z Kedwen zebrał armię i ruszył do Vergen. Już niedługo Dolina Pontaru stanie w ogniu. A my, Geralt, siedzimy we Flotsam, które jest wytrychem do Doliny. Chciałbym wierzyć, że to zwykły przypadek. Przypadki nie istnieją, Wiedźminie. Jak to jest, że komendant temerskiego garnizonu ma gdzieś dowódcę sił specjalnych Foltesta? Jeśli jeszcze nie zauważyłeś, to niebieskie pasy nie są zbyt popularni wśród gminu. Jak wszyscy, którzy wykonują brudną robotę. Ale Loredo jest żołnierzem. Do takich przygranicznych dziur wysyłają najgorszy motłoch.
niekompetentni głupcy popisujący się władzą przed bandą obesranych prostaczków. Przybyliśmy do Flotsam, widzieliśmy zabójcę, rozdrażniliśmy kogo się tylko dało. Co dalej? Skoro królobójca jest pod opieką Jorveta, musimy dostać ich obu. Szukając elfów po lasach, znajdziemy co najwyżej śmierć. Złożymy wizytę Loredo zgodnie z zaproszeniem. Może i jest tępym ćwokiem na czele bandy nieudaczników, ale to jego teren. Może nam się przydać. Bywaj, Rosz. Mogę jeszcze z nim coś pogadać, nie? Bywaj, Rosz. Teraz chciałbym tu na dół. Co się dzieje? Zawody, brachu! Port zamknięty. Dołączycie? Jakie są... Zawodnicy wpłacają dole? Zasady... Robisz wszystko... Dosyć skomplikowane. To co? Jasne. Tak. Świeżak, jak i ty, brachu. To jak? Nie będzie. Damy 10. Jestem gotów. Panowie bracia! Uważaj na lewy sierpowy! No to... Moss. Ciągle te same ruchy. Jasne. Powiedz tylko. Najzdób, zwany Tylcem. Dziwnie go nazywają. Wszystko robi na odwrót. Sypia w dzień. Najpierw chla, potem dopiero je. A babom do chędożenia każe się ubierać. Najzdób. Pokaż Oreny. To jak? Chwileczkę, on czasami nie nazywa się Pudzią od tyłu? Najzdób. Najzdób. No tak, Pudzią od tyłu. Niech będzie, damy 15. Jestem gotów. Panowie brać! Zbaraj tego bija! Nie gapi się! Szybko! Co tam? Od razu widzę, żeś zawodnik na porządne walki. A nie na tę pijaną hołotę. A oko mam dobre. Wierzaj mi. Nie znam cię. Mówią na mnie Ziggy Król, bo płacę po królewsku. Wieczorem będę na ciebie czekał pod karczmą. Jeśli chcesz zasmakować sławy i prawdziwych pieniędzy... To sztopo! Bijemy się. Nie teraz. Patrzcie, no ludzie! No dobrze, teraz mnie coś innego ciekawi. Schowka. Ja pierdzielę. Chwileczka. Teraz trzeba wszystko to przenieść. Poczekajcie tylko. A jak już jestem przeciążony? Jestem przeciążony jak cholera. Teraz muszę się zastanowić, co sprzedać. Myślę, żeby się pozbyć ziół. Ale najpierw ja chcę iść do kowala.
sumie jak się nad tym zastanowić, przecież Kowal, właściwie wszyscy handlarze mają także co 20, co dobę oni mają z powrotem swoje towary, więc handlujmy. Co? Solinne sukno, otwardzona skóra, ciekowana, otwardzona solinne sukno, olej, puszczyk, mangusta, ciekowana, tu trzeba do tego olej mieć i dratwę, więc olej też kupię, receptura tiara, krakwa, wykonaj dla mnie przedmiot. Zbroję z pancerza z Kejrana. Ja potrzebuję utwardzoną skórę oraz solinne sukno. Ile razy potrzebuję? Zbroja 12 razy. No to liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna wana. Teraz dobrze? Liczyłem? Dobrze. Teraz 4 razy utwardzoną skórę potrzebuję. Aj, na co mi to przyszło? Jeszcze 3 razy. No, i teraz może kupić to. Pokażcie, co tu jest. Zbroja z pancerz z Kejrana. Jeszcze raz sobie tak porównam to. Żywotność plus 15 jest mniejsza, odporność na podpalenie jest większa u Kejrana, krwawienie jest też większa, trucizna jest też większa, redukcja obrażeń podczas bloku jest natomiast plus 10 i krwawienie jeszcze daje krótkie niebieskie pasów i czemu krwawienie to daje? Ulepszenie zbroi, krasnoludzkie wzmocnienie. No dobrze. Runy sobie zostawię na później. A chwileczkę. Ulepszenia zbroi. Wzmocnienie ze skóry, ametystowe ulepszenia. Jadwiścielców, runa ognia, runa ziemi, wzmocnione kolcze. To jest natomiast coś, co chciałbym sobie zostawić na kiedyś indziej. Więc sobie te słabsze wzmocnienie ze skóry da. Teraz trzeba wszystko, co w sumie nie jest potrzebne. Chwileczkę, może wykonę olej. Krew trupojada, szarpacz. Zbroje z pancerza z Kejrana mi nie jest w sumie potrzebna już. Utwardzona, ćwiekowana skóra, utwardzona skóra, solinne sukno. Wiedźmiński miecz, olej, 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 olej. Ten olej to ewentualnie mógłbym stworzyć. A, i to już mi w sumie tyle było z tego oleju. Zbroje z pancerza z Kejrana, ciekowana. No dobrze. To w czym? Pohandlujmy teraz. Tak, na pewno nie będę potrzebował już kurtki niebieskich pasów. Do widzenia z tym. Ile za to zostanę? 37 tylko, szkoda, że tak mało. Runy sobie zostawię. Osełka do mieczy sprzedam w sumie. Chociaż one ważą nasz cały 10 ten. Oleje, wiecie co? Brunatny olej, pajęczy olej. Powoduje zatrucie przeciwnika, to mi nie jest całkowicie potrzebne. Krew, większe obrażenie zadawane upiorom, to może się przydać. A to ja też sprzedam. Oleje w sumie nie są moje, nie...
posprzedaję to, bo właściwie nie będę tego zbytnio używać. Ocelka w sumie też sprzedam. I tu już są same lekkie rzeczy. Kot, jaskółka, czajka. Wszystko. No kot, czemu mam jeszcze tak dużo tego? To zostawię. Szarpacza sprzedam. Trofeum z Keirana też sprzedam. Mutageny. Mutagen szaleństwa zostawię. Mutagen mocy. Mniejszy mutagen mocy to sprzedam. Mniejszy mutagen siły też sprzedam. Mniejszy mutagen efektów krytyczny też sprzedam. I żywotności też. Mnie tylko większe i takie już powiedzmy. Mutagen szaleństwa to jest coś też. Mutagen mocy też sprzedam. I teraz żywotności mi zostały dwa i szaleństwa. Zostawię mnie. Teraz jak z tym tutaj zrobić? Mutagen szaleństwa większy. Przepisy. Szarpacz sprzedam. Zbroja z pancerza z Keirana. Mangustę też mógłbym sprzedać. No i to byłoby na tyle. Tutaj nic specjalnie nie umiem sprzedać, bo to fabularnie nie idzie. Natomiast teraz tak. Ja tych rzeczy tutaj może aż żeby tylko 5 było. Leczka, czyli poczekacie tylko chwilę. No dobrze, to teraz sprawa jest taka. Ja sprzedałem właściwie całą rudę żelaza oraz rudę srebra. Bo no, to się zakupi z czasem i w ogóle to... Teraz się jeszcze zastanawiam, czy nie poszukam. Wzmocnienie i runy nie, raczej nie będę sprzedawać. Eliksiry jak już to niezbyt. Mutageny nie, tutaj jedynie. Co jest tu najcięższe? Embryon Dragi. Ametystowy pył. Ametystowy diamentowy pył niezbyt chętnie bym sprzedawał. Bo później to są już ciężej do stworzenia rzeczy. Jeszcze najcięższe rzeczy, co tu są? Na pewno sukno, skóra właśnie, kloc drewna. To póki co zostawię. No dobrze, i teraz się zastanawiam. No, między 21 a 2 w nocy. Odpoczynek. Aha, tu już jest. Stawianie na moich... Kogo to widzą oczy Zigiego Króla? Przemyślałeś moją propozycję? Może jakieś szczegóły? Tylko wtedy, jak się zdecydujesz, przyjacielu. Na razie musi ci wystarczyć obietnica sławy i pieniędzy. Beze mnie zmarnujesz się, wytrzepując kurz z gaci pijaków po karczmach. Więc jak? Chodźmy. Jestem gotowy. Wytłumaczę ci wszystko po drodze. Mów. Wiesz, z czego słynie Flotsam? Z niczego. I tu się mylisz. W Dolinie Bondaru są tylko dwa miasta, które warto odwiedzić. Bondar, słynący z najładniejszych dziwek na północy, i Flotsam, gdzie są organizowane najlepsze walki. Kto je organizuje? Oficjalnie nikt. Ale jak kto się dobrze zakręci, to i nie jedno zobaczy. Czasem zarobi, a czasem straci. Biorę mieszek, albo ja wystawiam własnych zawodników. I co on na to? Stać! Nie poznajesz Zigiego Króla? Ciebie tak, ale ten drugi wygląda na niebezpiecznego. Zigi Król innych nie zatrudnia. Tak, ostatnio żeś przyprowadził parobka, co go po kwadransie połamanego wynieśli. Teraz będzie inaczej. Zobaczysz, sam komendant postawi na niego majątek. Dobra, ale jak mam go przepuścić, to musi zostawić żelastwo. Całe. Niech będzie. Już jesteś bogaty. Broń będzie czekała w skrzyni przed bramą.
Mi się nie podoba właśnie te momenty, w których ja jestem bez broni, to... Loredo. We własnej osobie. Pozwala na walki? Czy pozwala? On je organizuje. Tutaj stawia się wielkie sumy. Ostatnio trochę mi nie szło, ale dzięki tobie ludzie sobie przypomną, kto to jest Ziggy Król. Tylko mnie nie zawiedź. No dobra. Chwileczka. Drzwi zamknięte. Jak tu już jestem, to już zrobię te małe porządki. A to co widzicie, to są takie robiące dźwięk, to jest jak próbuje się ktoś przekraść, to jest właśnie wkurzające wtedy. Kloce drewna to ty. No. Wryja go! Patrzcie, patrzcie! Ziggy Błazen wrócił! I to w wielkim stylu. Przyprowadziłem zawodnika, o którym wkrótce będzie głośno. Zabójca potworów? Jak go namówiłeś do tych bijatyk? Ziggy Król ma swoje sposoby. Ciekawie się zapowiada. Za chwilę stworzymy historię mordobicia we Flotsam. Po wsiach będą krążyły pieśni o Ziggim i Geralcie. Ty tylko wygrywaj, a ja zajmę się resztą. Gotów? Gotowy. Wspaniale. Jeszcze będziesz mnie nosił na rękach. Razie no. Pierwszym przeciwnikiem będzie Suchy. Mówią tak na niego, bo leje, dopóki wszystkie soki nie wypłyną. Może Suchy się zmoczy. Nie daj mu się! No, a bez broni jestem? Wryja go! Już chyba końcowe. Dobij skurwysyna! Pięknie, żeś mu facjatę przerobił. To kto następny? Mitko, raz ci pierdolne. Zwykle jeden jego cios wystarczy. Postaram się sprawdzić, jak wygląda drugi. Powodzenia. Wryja go! Mi się wydaje, że kiedyś quick time eventy były szybsze i krócej trwały. Dobij skurwysyna! No. Ale przynajmniej mam spodnie jeszcze. Wryja go! Jesteś odkryciem mojego życia! Widzę. Jesteśmy dla siebie stworzeni. Jako żywo! Ale przed nami jeszcze długa droga. Twoim następnym przeciwnikiem jest sieciech zwany Kutasem. Nikt go nie lubi? Łachy ma z frędzlami. W zeszłym miesiącu odgryzł przeciwnikowi ucho. Dawać do tego Kutasa. To teraz naprawdę głupie się słyszało. Buki co łatwo. Nie, daj mu się! Nie za włosy. Dobij skurwysyna! Jo. Jeszcze tylko jeden i jesteśmy sławni i bogaci. Kto? Zdenek. W bójkach to mniej niż we czterech się na niego nie porywają. Ja jestem sam. Właśnie. Wiedźminie, pozwól do mnie. Piękna technika. Dzięki. Zbliża się ostatnia walka i wszyscy obstawiają pewniaka. Ciebie. Oprócz mnie. Do czego zmierzasz, Loredo? Zdenek ma wygrać. Ale tak naprawdę to my wygramy. Trzecia część puli jest twoja. I to nie jest propozycja. A, teraz rozumiem. Jesteś oszustem. Nie obchodzi mnie twoje zdanie. Masz przegrać. Spieprzaj, dziadu. A co to jest?
Jestem ciekaw, co Loreto zrobi, ale na pewno nie będę oszukiwać. Dużo... O, może silnie? Nie daj mu się! Płacz. Masz swoje pieniądze. Straże odprowadzą cię do bramy. Pożałujesz tego. A nie mówiłem, że wygramy? Ma się tego nosa. Po prostu daj mi te pieniądze. Najpierw zabawa, w każdej karczmie darmowe kolejki, że o dziewuchach już nie wspomnę. Wychędasz je w moim imieniu. Teraz jestem ciekaw, czy teraz strażnicy będą mnie? Chwileczka i zbroja, rękawice zielarza, no i chyba to wszystko byłoby. Aha, to chodzi o to, żeby... Aha, no dobrze, dobrze. Mówię mu, biorę mieszek albo biorę mieszek i życie. Masz pozdrowienie od komendanta Loredo, śmieć. Tak, już widzę. Co tam nowy? Może byśmy... Kurwa mać. Pozdrawiam? A nic tutaj ciekawego, myślałem, że znów rozruba będzie. No dobrze, idziemy się bić. Aż nikt nie będzie z nami się chciał lać. To co? Powiedz tylko z kim? A? Kto to jest? Mały Dota. Skurwiel z Remiut prosto z Ula. Chleje za czterech, a są tacy, co widzieli, jak pełne wiadro na kutasie wieszał. Lepiej przyszych to jak? Nie będzie. Jestem gotów. Panowie bracia! Zapraszam do tańca! No dobrze. A, słabo. Szybko znaczy się. Się uporam z tym. Jeszcze jeden raz i... Au! Kurwa Ezja! Gratuluję! Obiłeś mordy największym zabijakom! Gratulacje! Uważaj na lewy sierpowy! No dobrze, jeden na jednego, podziemny krąg, jeden cień. No dobrze. To teraz z rzeka tajemnic? To jeszcze. To. Nie mam mocnych floca. A niech trole cię biją. Z kim tu poszedłby? Wyglądasz na silny. Zaczynamy. No powiedzmy, że damy 15. A przy tym już nie czuję się aż tak pewnie. Podniesiono o rany 30. Za mocnyś dla mnie! Masz tu twoją wygraną!
Ze mną nie pójdzie. Zaczynamy. Daję zawsze pełną stawkę. Co to on ma na karku? Uszy? Oreny razy 5. Mocnyś! Z grubym co, Maćkiem? Mocny z ciebie, chłop! Dam 30. Wielkie jaja Vejopatisa. Masz? Jest jeszcze jeden. Kto? Bartosz Szkuta. Wszędzie wokół złodzieje i bandziory. No dobrze, do wioski wtedy. Chwała bogini. No dobrze, to wtedy wychodzimy do wioski. Myślę, że odcinek będzie przedłużony ze względu na to, że to robię teraz questy poboczne. A ja coś czuję w powietrzu, że zaraz będę miał obiad, bo już... Uważaj pierogi? Na siebie. No, coś czuję już w nosie. A, rusza. Trochę nie w porę. Przejdę później. O, co tam mają? Drat. A tędy też mogę wchodzić, wychodzić. Medytacja i czekam do 9 z rana. No, tak będzie najlepiej odpoczynek. Świt do 6 nie będzie. Trochę nie w... Przejdę pół. Jeszcze mam odczekać. No dobrze. Kto chce być już budzony o 6 z rana? Ale już o 9 no. No. Czego chcę? Mówią, że nikt... Ano... Czas to zmieni. Nie jeden próbował, to co? Ta. Dobra, chodź ze mną. Dobra. Co mu dwa miecze? Gubi je, czy co? Aha, tutaj on chciał. Hej, synu. Gotow. Możemy zacząć. Stawka, 100. I na pewno przerąbię to teraz. Yeah! Silnyś jak Buchaj. Masz swoje oreny. Kiedyś bawiła u nas kompania najemników pod wodzą Adama Pangrata. Jestem tu najsilniejszy i spróbowałem się zadzie. Ale ma chłop krzepę nieludzką. Rozłożył mnie jak niemowlę. Jak go gdzie spotkasz, powiedz, że szkutnik pije jego zdrowie. W porządku. Hej, synu. Wróciłbyś dzisiaj o przyzwoitej godzinie. Zjadłbyś coś, pospał. No dobrze. To teraz mnie coś innego ciekawi. Rzeka tajemnic, zabójcy królów, niemoralna propozycja teraz. Ale mnie teraz coś innego ciekawi. 20 tylko doświadczenia. Rzeka, tu było też przejście. Jestem ciekaw. Czy idzie też w kości grać? W sensie kości i żeby... no. Quest tego wyszedł.
Na pewno wiem, że Kowal gra w kości. Nurtuje mnie pewne pytanie. I co tam u was słychać, moja droga, w gospodarstwie? To w czym może... To w czym możemy... Co teraz był za wąt? Postaw. Aj! Gdzie to rzuciłem? Jeśka ma jedynkę, dwójkę, trójkę. Co ma? Dwie szóstki. Teraz potrzebuję farta. Przegrana. Co, miał trzy szóstki, jedną trójkę. No. Teraz... To w czym? Jeszcze raz zagra. Jedynka. Mam dwie trójki, trójka. On znów ma... O kurde, on znów ma. Przegram. Przegrana znów. Do kości nie mam, to dla mnie za ryzykowny interes. Więc... I ja myślę, że wyśmienite spłonie, kiedy ja to otrzymałem. No dobrze, teraz jakie mam tutaj? Zabójca królów i niemoralna propozycja. No, ładne porządki tu panują. Mam teraz Doloredo, pójść mi, może on chciał mnie zabić. A chwileczkę. Geralt z Rivii, król Wiedźminów. Wiedźmin królu, uważaj na fen. Chodź, napij się z nami. Z przyjemnością. Wielką wygraną. Ciekawe. Załatwiliśmy Vejopatisa, czy jak mu tam? Trzynastka odrąbał mu łeb i... Zachowaliście się jak bydło. Co, zabawić się nie można? To tylko drewniana kukła. To bawmy się po naszemu. Racja, wykałaczki. Zmierzysz się ze mną w rzucaniu nożami? No. Chętnie. Wes przeciwko Wiedźminowi. Obstawiamy, panowie. 10-1 na wes. Wiedźmin. Wes. Byczka. Wiedźmin. Szynka. Jest szynka. Zwyciężyła. Wes. Ach. Obezrańcy, co zbezcześcili posąg Vejopatisa! Na widły ich! Uważaj, co mówisz, kmiocie! O co chodzi? Takie tam... Urządziliśmy sobie turniej. Rzucali nożami w posąg Vejopatisa! Żołdactwo bezcześci nasze bóstwa! To nie są żołdacy, tylko niebieskie pasy. Wiesz, co to znaczy? Niebieskie czy zielone, jeden pies! Kurwie syny, wszystko jak jeden mąż! Co powiedziałeś? Ja tylko... Powiedziałeś, co myślisz! I dobrze! Tak trzeba! Piwo dla tego dzielnego człowieka! Wypij moje zdrowie! Zdrowie kurwiego syna Vernona Rosha! Vernon... Gówniane macie naczynia w tym waszym flotsam! Niegodne bohatera! Ale mam pomysł! No, piwo i... Chlaj z podłogi piwo od kurwiego syna! Geralt, zrób coś. Spróbuję, Vernon... Daj spokój. Nie warto. Gówno wiesz. Tym razem wam się poszczęściło, kundle. Precz stąd! Muszę się przejść. Co w niego wpadło? Za surowo go oceniasz. Nie lubię sadystów. Widzisz, Vernon był półsierotą. A co to ma do rzeczy? Wychowywał się w nędzy. Żeby nie pomarli z głodu, jego matka została kurwą. Dzieciaki nazywały go kurwim synem. Od tamtego czasu źle znosi to wyzwisko. Chodź, napijemy się. No dobra. Dobra. Pamiętacie, jak czekaliśmy na odsiecz w jaskini?
Kto by nie pamiętał, z głodu żarliśmy torf. To były czasy. Wypijmy za pożywny torf! Wódka! Uważaj na siebie. Co powiecie na małe zawody? Kto pokona Geralta na rękę, dostanie beczkę piwa. A jak wygra Geralt, to co? Dam ci swój miecz. Stary, nie jeden łeb od niego spadł. Dzisiaj się już takich nie kuje. Niech będzie. W gardle mi zasłuch. Polej no tam, który! A pamiętacie, jak się raz założyłem z porucznikiem, że wychędożę 4 elfki na raz? Powiedział ci, że prędzej na kurwich dupach przepłyniemy morze! Dałbym radę! Pewnie, tyle że elfek zabrakło. To zaczynamy. Przekonamy się, czy 13 da radę Wiedźminowi. No dobrze. Trzynastka, musisz jeszcze poćwiczyć. A idźcie wy wszyscy w cholerę. Olej na tam, który! Pamiętacie, jak kiedyś wjechałem koniem na drzewo? Nie pamiętamy. Napij się, to ci się pamięć odświeży. Lub się no, jeszcze... panowie, tym razem Fen przeciwko Wiedźminowi. Jeszcze... Geralt, nagroda jest twoja. Niech ci służy. Panowie, nasze zdrowie! Całkiem jak po bitwie. Garga. Tam to było chlanie. Zażgaliśmy całe pole bitwy. Na kurwich dupach do raju! No ona nic nie pije. O. Już zmiana muzyki na leśno. O kurwa. Toście pochlali? Jak żyję, nie widziałem czegoś takiego. Czegoś nie widział. No, takiego widowiska! To znaczy? Jak nie pamiętacie, to tym lepiej dla was. Odśwież mi pamięć. Za kilka orenów może by mi co powiedział. Słuchaj no, jestem Wiedźminem i mam ciężkiego kaca. O, skąd mamy ten tytułasz? Dobra. Idźcie do burdel mamy, ona zna szczegóły. Kurczę, naprawdę ja nic nie mam? Nie. Tylko wszystko, co jest takie fabularne. Przy mnie zostało. Kurde. To musiało być niezłe. A robota skończona? Jeszcze nie. Na kacu. Wiedzieliście, co tu było napisane? Jak pamiętacie, Geralt postanowił kulturalnie napić się z ludźmi Rosha. Po spotkaniu obrócił się na plaży z Grossmanem, kacem, bólem karką i poczywał myśl, że zrobił coś, czego nie powinien był zrobić. Ten bigos chyba ma już dosyć. Czekaj, czemu on jest taki poturbowany na prawej ręce? O! Rosz wchodzi. A ona wtedy mówi: kocham cię i w ogóle, ale... No to teraz piętro niżej, jeśli się nie mylę. Uważaj na lewy sierpowy! Wiesz, jak to jest na Wiedźmina i strzygę? Nie wiem, powiedz. On obala flaszkę. Coś tam... O! Wreszcie... Witaj. Czym mogę służyć, kawalerze? Znasz komendanta? Pan Loredo, to wielkie podatki są akurat takie, jakie powinny być. Jesteśmy wszyscy zadowoleni? Wzorowa obywatelka. I a to mnie re-
reklamy trza? Skromna kobieta je... No dobrze, nic. Podobno ty najlepiej wiesz, co tu się wczoraj działo. Lepiej nie pytaj. Lepiej mów. Nie ma nic za darmo, a już na pewno nie w bordelu. Zapłacę. Niech to będzie pełna stawka. No, niech będzie. Gadaj. Przyszliście tu w pięciu. Chociaż nie. Przyczołgaliście się. Przyczołgaliśmy się? A jakże? Jeden z tych niebieskich zamówił 5 dziewcząt. Dałam wam najlepsze, bo dobrze płaciliście. Co było dalej? I to jest najciekawsze. Bo zamiast chędożyć jak normalni ludzie, to wsiedliście na moje dziewczyny i kazaliście się im zawieźć do portu. Niemożliwe. Spytaj tej, co mundur nosi. To Wes też tutaj była? A była, była. Próbowała was powstrzymać, ale gdzie tam? O jeny. To musiała być niezła impreza. Nie te drzwi. No to była niezła impreza. W sumie jak teraz tak się zastanawiając, ja już powoli też mam ochotę, żeby wyimprezować, bo już dawno nie byłem na jakiejś porządnej. Rozmawiałem z burdelmamą. To wszystko prawda? Próbowałam was uspokoić, ale uparliście się, że na kurwich dupach przepłyniecie rzekę. Nie udało się, ale dzielnie próbowaliście kilka godzin. A dalej co było? Stwierdziłeś, że chcesz zostać żołnierzem niebieskich pasów i koniecznie musisz mieć tatuaż. Jaki tatuaż? Taki jak my. No i masz. Olera, gdzie moje rzeczy? Rozrzucały się gdzie popadło, schowałam je do tego kufra pod oknem. Dzięki, Wes. No i co tu jest? Najpierw wyśmienity wiedźmiński... No, dostaliśmy jakiś miecz z Krayden. Buty z utwardzonej skóry, rękawice źlarza, spodnie czerwnika. Co tu mam jeszcze? Trofeum, tak ja nie teraz. Nie, to chyba byłoby wtedy wszystko. Co to jest za tatuażik? Musiałem go... Geralt jest przeciążony? What the f... A, ten miecz przeciąża mi już, to dobrze. Chwileczkę, a waga 3, miecz wyrzucę najlepiej. Już jestem tak na prawie. Czekaj, znów się nawaliłem, że taki znów ciężki jestem. Sukno mam sporo, skóry mam sporo, kloc drewna. Coś trzeba znów się... A, w sumie nie będę teraz szedł znów do handlarza, coś teraz tutaj wyrzucę na miejscu. Złoszone buty na pewno wyrzucę. Tego nie, tego nie, tego nie, tego nie. Tu ewentualnie coś bardzo ciężkiego. Skóra Kejrana. Kamień żywiołów. Skóra Endriagi. Wiecie co? Czy mi to będzie właściwie potrzebna, skóra Endriagi? Musiałbym to kogoś zalecić, żeby... Ja bym wziął... Chociaż nie. Chociaż... Zostawię, to może to być przydatne. Dratwy może... Też nie mogę całej... Nie chcę całej wyrzucić. Kurde. No dobrze, niech będzie jak będzie. No dobrze, i to byłoby na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Więc teraz niemoralna propozycja, teraz na pewno będą główne te binduga.
No dobrze, tu ja kończę ten odcinek, chwileczkę, tylko zapis gry. I do następnego odcinku, na razie.